Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Mówimy o sterydach? Nie, o dopingu. Doping kibicu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy zawodnik. Tak, widzisz? No i się spociłem się, powiem, Monika, to te twoje feromony chyba. Cześć Monia, po tych wielu, wielu latach nieobecności jesteśmy w końcu razem. Co się ponownie działo? No jesteśmy w dwie Moniki. Powiedz mi, co się działo, że ci nie było tak długo. Wiesz co, chciałam sobie zrobić przede wszystkim przerwę od mediów społecznościowych, od internetu. Skupiłam się bardziej na swojej działalności, którą prowadzę, na tym, żeby skończyć studia, które rozpoczynałam milion razy i ich nie kończyłam. No i nagle dostałam właśnie propozycję z Prime'u, żeby zawalczyć z ZUS-em. Mówię, kurczę. Znaczy, generalnie ciekawostka, której jeszcze nikomu nie zdradzałam, rok temu zadzwonił do mnie właśnie Paweł Jóźwiak. Miałam nawet z nim spotkanie i powiedział mi, czy chcę zawalczyć, uwaga, zgadnij, z kim? Z kim? Zgadnij. Dawaj, strzelaj. No nie Marta Linkiewicz. Nie? Nie. Kto jeszcze? Masz jeszcze dwie szanse, dawaj, no. Powiem ci. Ale tutaj już ona walczyła tu? Nie, nie, nigdzie nie walczyła. Nigdzie nie walczyła, jest starsza. Siostrą twoją. To były propozycje, ale nie, siostrą nie. Nie zgadniesz, Monia. Z panią Murańską. Asią? Tak, ja stwierdziłam, no gdzie? No gdzie ja wyjdę do ringu z taką starszą kobietą? No przecież, no, jak moja mama, no aż będzie mi strach po prostu ją uderzyć w życiu. Nie. A co sądzisz o Asi Murańskiej? Nie znam jej osobiście. Nie śledzę kariery Murańskich nigdzie, tak? No gdzieś tam mi się coś przewija na YouTubie, jeżeli cokolwiek oglądam. Natomiast nie wiem, jakie, no nie mam na jej temat żadnego zdania, bo jej nie znam. No. I od razu odrzuciłaś tę propozycję? Przyjęłam. Przyjęłam, ale okazało się, że ona odrzuciła. Że nie chciała walczyć z tobą. Tak, nie chciała. No i właśnie po roku zadzwonił do mnie Paweł Jóźwiak, ponieważ wtedy mieliśmy kontakt. No jako, że jest związany z Prime'em, a Kasiusz, zły, niegrzeczny chłopiec, wymawiał wszystkim mój romans z panem Najmanem, który nigdy, no pamiętasz tą aferę, tak, które przecież nie miało to miejsca. No i co? I tam na początku śmiechy, chichy, mówię, o... Teraz do mnie dzwonisz, mój aferzysto i tak dalej, i tak dalej. No powiedział, że Monia, czy chcesz zawalczyć z ZUS-em? Ja mówię, oh fuck, przecież to jest zabójca, jak na moje możliwości aktualne. No mówię, dlaczego nie? Spróbuję, tym razem się naprawdę przyłożę i właśnie to robię, przekładam się. Bo dla mnie te poprzednie dwie walki, ja miałam zrobić show. Tak jak mówiłam na konferencji, ja byłam pierwszą dziewczyną, kobietą, tak samo jak Marta Linkiewicz, które rozpoczęły, wiesz, no, freak fight kobiet w Polsce, prawda? Dlatego wtedy miałyśmy zrobić show. Marta też nie wiedziała, co robi w ringu, tak samo jak i ja. Teraz jest inaczej. Także nie wiem, jak walka się potoczy. Wszystko może się wydarzyć. Wszystko. Ja mam dwie ręce, ona ma dwie ręce. Wiesz, czasami wystarczy po prostu, że ktoś nie trzyma, nie wiem, gardy dobrze, wleci jeden cios, tyle kop gdzieś tam, nie wiem, na wątrobę, wiesz. Boże, jak jest to spięta figura. Monia ma najpiękniejszą figurę w Polsce. Dziękuję ci, bardzo mi miło, dziękuję. No. Ostatnio, jak się widziałyśmy, byłaś na Punch Downie. Oj, tak, tak, ale wtedy byłam w takim, wiesz co, stanie, jeżeli chodzi o moją psychikę, takim dość... negatywnym. Byłam w takim troszeczkę dołku, więc pamiętam nasz wywiad i to nie było fajne. To nie było fajne, to nie. Dlatego przepraszam cię mocno za to. Dziękuję ślicznie, ale nie trzeba. Wiem, jaki jest ten świat i psychika rzeczywiście może spłatać figle. A powiedz mi, co zrujnowało tą psychikę, co ją podłamało? Oj, wiesz co, Monia, to są bardzo prywatne rzeczy, na których tematy no, nie chcę rozmawiać tutaj przy kamerach. To są bardzo prywatne rzeczy. Tutaj nie chodzi o internet, o ludzi, których nawet nie znam i tak naprawdę ich zdanie nie ma dla mnie znaczenia, bo ja na swój temat usłyszałam i przeczytałam wszystko, co jest tylko możliwe, więc to dla mnie nie ma znaczenia, to bardziej życie prywatne. Mhm. Natomiast teraz jestem szczęśliwa, jest inaczej. Odbudowujesz wszystko kroczek po kroczku? Muszę.
człowiek upada, niektórzy nie wstają. Ale ja walczę z tymi demonami i no, wyszłam z piekła. I jestem. Stajesz silniejsza. Tak, tak, no, no, można tak powiedzieć. Czasami wiadomo, no jestem tylko człowiekiem, czasami też mam gorsze dni, że teraz generalnie skupiam się, bo zaznaczam, ja dostałam propozycję walki z ZUS-em miesiąc temu, więc walka jest za miesiąc. Ja mam tylko 2 miesiące na przygotowania. To nie jest dużo. Naprawdę nie jest dużo, zwłaszcza, że ZUS-ie, przepraszam, trenuję od 2 lat, prawda? I miało walki z takimi naprawdę dużymi nazwiskami, jak Lil Masti, Marta Linkiewicz, która już była po przemianie, jakieś tam inne jeszcze. Natomiast mój narzeczony wyciąga mnie czasami o 8 rano właśnie za nogi, jak taką dżownicę, bierze mnie z łóżka. Monika, idziemy na trening. 5 minut. Idziemy na trening. I na treningu ja trenuję w taki sposób, że mówię do trenera z wysiłku, ja po prostu zwymiotuję, on mi podstawia kosz, wymiotuj, działamy dalej. Jest ciężko, jeszcze muszę zgubić 10 kilo do walki, bo mamy limit wagowy, ale tak jak mówiłam na konferencji też, no zazdroszczę ZUS-ie, że może jeść wszystko, bo musi przybić na tej wadze, nie? No. Monika, jeszcze chciałam wrócić do wychodzenia twojego z piekła, jak to powiedziałaś, bo wiele osób z tego, co czytałam, cierpi na depresję, na również złe samopoczucie. Jest wiele osób, które nie dają sobie rady, jest im ciężko, nie ma wsparcia. Czy ty to wsparcie masz i jak, skąd wzięłaś siłę, żeby zawalczyć o siebie? Kurczę moja, to jest, wiesz co, rozmowa na taką naprawdę, na taki dłuższy wywiad, bo święta pamięci Dawid Ozdoba, znałam go osobiście. Ja również, mój kolega. Nawet mój były partner tańczył właśnie w tej jego grupie Mad Boysu. Tak? Tańczył, a jak się nazywał? Chciałabym mówić, bo to zaraz się rozpęta w internecie. Powiem, któremu... Nie, ja mojemu nie będę robiła filmu. To ja też nie. Poza kamerami. No, ale tak, znam go osobiście, wiesz, był takim naprawdę... Był inny, ale był bardzo pewny siebie, taki luzak, taki fajny. A co go złamało, to już ten hejt, ta nienawiść. Natomiast tak jak pytałeś, skąd ja wziąłem siłę, wiesz co? Musiałam zawalczyć o siebie. Bo jeżeli ja bym nie zawalczyła o siebie, to kto by za mnie zawalczył? O mnie. Kto? A ten moment, kiedy chciałaś zawalczyć, kiedy dostałaś olśnienia takiego, że mam chęć, będę walczyć, spróbuję jeszcze raz i jeszcze raz. Kiedy to było? Co to za moment? Było parę takich momentów. Nie każdy kończył się sukcesem. Natomiast przeprowadziłam się do Gdańska. I dałam sobie taki dylemat, bo ja zawsze mieszkałam, urodziłam się w Malborku, ale na studia wyjechałam do Gdańska, tam mieszkałam prawie 10, do Warszawy, tam mieszkałam prawie 10 lat. I dałam sobie takie ultimatum, że wyjeżdżam do Gdańska, jeżeli przez rok się nie zakocham, jeżeli przez rok nie pójdzie mój biznes, jeżeli przez rok będę się czuła generalnie nieszczęśliwa, to baja bango, bilet, nie chciałam lecieć samolotem, baja bango, bilet na bus, jadę do Barcelony i tyle. Mogę być kelnerką, tam mnie nikt nie zna, douczę się języka, bo uczę się języka hiszpańskiego, douczę się i tak dalej i będę robiła swoje. No ale że w styczniu poznałam swojego narzeczonego, spieprzył mi wszystkie plany, jeżeli chodzi o Barcelonę, ale nie, tak na poważnie to, no to on mnie podniósł, no. Poznam je w tych takich złych chwilach, bo no. A jakbyś mogła doradzić osobom, które nie mają takiej możliwości, nie mają bliskiej osoby, nie poznały drugiej połówki, kogoś, kto ich może podnosić? Jak samemu znaleźć tę siłę? Jest ciężko. Łatwo by było powiedzieć, że udaję się do psychologa, ale słuchajcie, żeby tak naprawdę udać się do psychologa, to generalnie musi to być osoba, której ufasz, a nie każdy taki jest. To, że ktoś ma papier i nazywa się psychologiem, nie znaczy, że ci pomoże w życiu. Musisz sama znaleźć w sobie tę siłę. Coś musi cię motywować do tego, żeby jednak żyć. Choć czasem świat się kończy, świat po prostu cię wyniszcza. Czujesz się jak nikt, czujesz się jak zero. Chcesz się zamykać w domu, być sam ze sobą. Bo uważasz, że to najlepsze towarzystwo i nie masz siły nawet, wiesz, wstać umyć zębów czy odebrać telefonu, to jeżeli ty w sobie nie znajdziesz tej nadziei, siły na lepsze, to nikt ci nie pomoże. Ty musisz chcieć. Czy
treningi pomagają, sport pomaga, daje ci tego powera, żeby cieszyć się życiem, wracać na tory dobre? Tak, tak, daje mi mnóstwo endorfin, ale powiem ci, Monia, że jak mam czasami dwa treningi dziennie, to rano staję po prostu jak babcia, nie? Kości. Ja nie wiedziałam, że w ogóle ukłon w stronę każdego sportowca, bo to jest taki wyczyn, ja naprawdę rano wstaję i mówię do swojego faceta, kurde, nie mogę chodzić. I jak babcia po prostu, wiesz, tu biodro mi kuleje, tu plecy. No jest ciężko, ale myślę, że będzie warto. Myślę, że będzie to naprawdę fajna, uważam, że to będzie fajna walka, bo ja wiem, jaka jest Zosia. Zosia jest łowieszcza i tak dalej, ale ja też taka potrafię być. Doskonale wiem, że masz pazura ostrego. Nie, tamto to zapomnijmy. Jak często trenujesz? Na początku, żeby trener mnie nie zajechał, miałam 5 treningów przez pierwszy tydzień, później 6, później 7. Teraz 8 razy w tygodniu, więc całe, tak jak mówię, zawiesiłam swoją działalność i tylko skupiłam się na treningach. Treningi plus sparingi. I jak dostałam pierwszy raz w Nohala, mówię, nie, o nie. I wtedy włączyła mi się, wiesz, akcja, o ty bitch, nie, ty mnie nie będziesz biła, no. Monika, śmiesznie. Cieszę się bardzo, że wróciłaś do nas, że ty jesteś z nami, że znalazłaś siłę i możesz pomóc innym, motywować do tego, żeby walczyć o siebie. Bo naprawdę depresja jest, kurczę, powiem ci, że wiesz, ja się tak śmieję, cieszę tu do ciebie, ale to jest straszny potwór, który przychodzi nawet, wiesz, do najbogatszych, nieważne ile masz pieniędzy, nieważne czy jesteś piękna, brzydka, czy jesteś milionerem, czy biedakiem, to może spotkać każdego, to jest straszna choroba. Nie życzę nawet największemu wrogowi tego, przez co ja przechodziłam, no. Ale na szczęście zawsze jest to światełko w tunelu, więc da się z tego wyjść. Idźmy w stronę światła i tą drogą podążamy. Monika, dziękuję ci serdecznie, pięknie. Trzymam kciuki za walkę. Dziękujemy. Dzięki, Monia. Dzięki śliczne.